dzisiaj spotykamy się pod centralą Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, żeby podkreślić, że jesteśmy znaczącym zakładem pracy w Białej Podlaskiej, a przede wszystkim, że jesteśmy spółdzielnią. A z drugiego powodu, że nasi pracownicy dołączyli do akcji Kręcimy dla Białej. I za mną jest wspaniała ekipa, będzie jechało dzisiaj ponad 15 osób, po to, żeby po prostu włączyć się w tą akcję. Drugi temat to jest Święto Spółdzielczości Bankowej, które jest obchodzone w ostatnią niedzielę co roku, czerwca, każdego roku. I właśnie obchody tego wydarzenia mają upowszechnić spółdzielczość bankową w przestrzeniach lokalnych, promować wartości spółdzielcze i umacniać jedność banków spółdzielczych jako sektora z dużym potencjałem. Celem nie mniej istotnym jest również popularyzowanie wiedzy o spółdzielczej formie prowadzenia działalności bankowej w społeczności lokalnej. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów spółdzielczości bankowej jest ekologia. W misji banków spółdzielczych zawarte są także działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego, które wynika z poczucia społecznej odpowiedzialności wobec środowisk lokalnych. Bank nasz, rozwijając dotychczasową współpracę z klientami, kieruje się podstawową zasadą: nowoczesność, efektywność, bezpieczeństwo środków naszych klientów. W codziennej pracy wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone na rynku rozwiązania technologiczne, a także wiedzę i wieloletnie doświadczenie płynące z bezpośredniego kontaktu z klientem. Jako drużyna przyłączył się nasz bank po raz pierwszy do trzeciej edycji rywalizacji o Puchar Rowerowy Stolicy Polski, gdzie dość aktywnie kręcimy kilometry dla naszego miasta. Rywalizacja rozpoczęła się 1 czerwca i trwa do końca czerwca bieżącego roku. Miasto Biała Podlaska obecnie, jak mi wiadomo, zajmuje drugie pewne miejsce. Trasa dzisiejszego rajdu obejmuje okoliczne miejscowości Dokudów, Studzianki i obejmie około 50 km. Tak jak wcześniej wspomniałam, w dzisiejszym rajdzie weźmie udział około 15, może 16 pracowników. Myślę, że dużo nakręcimy kilometrów. No i życzymy im szerokiej drogi i pomyślnego dotarcia do celu. Mamy nadzieję, że nie jest to koniec tej przygody i będziemy się starać wspierać wszelkie inicjatywy związane z ekologią.